Poproszę teraz pana senatora Marcina Bosackiego do przedstawienia kandydatury pana senatora Bogdana Klicha na przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Panie marszałku, Wysoka Izbo, jest moim wielkim zaszczytem przedstawienie kandydatury pana senatora Bogdana Klicha na przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. O panu senatorze można by mówić dużo, też o jego zasługach w ruchu niepodległościowym, antykomunistycznym w latach 70. i 80., gdy był między innymi współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz Ruchu Wolność i Pokój, ale skoncentruję się w kilku słowach na jego niezwykłych kompetencjach w polityce zagranicznej. Oczywiście miał do czynienia ze sprawami zagranicznymi i strategicznymi już wówczas, gdy był wiceministrem, a następnie przez 4 lata ministrem obrony narodowej. Później zarówno w Sejmie, jak i w Senacie 8 kadencji pełnił funkcję w komisjach spraw zagranicznych. Był w Parlamencie Europejskim 6 kadencji przewodniczącym Komisji do Spraw Białorusi. Pan senator Klich również w latach 98-99 był doradcą pełnomocnika rządu do spraw negocjacji z Unią Europejską. W imieniu komisji, która bez głosu sprzeciwu zarekomendowała kandydaturę pana senatora Klicha, bardzo proszę Wysoką Izbę o zaakceptowanie, przegłosowanie tej kandydatury. Dziękuję bardzo.